Czy wiecie, jaki samochód był najlepiej sprzedającym się modelem na świecie w poprzednim roku? Tesla Model Y. A rok wcześniej? Także Tesla Model Y. Tak, numerem jeden nie tylko wśród elektryków, ale na całym rynku motoryzacyjnym. Od 2 lat jeżdżę starszą wersją modelu Y, a w tym roku producent zaprezentował odświeżony wariant tego elektrycznego auta. Model Y Juniper. W tym materiale pokażę Wam, jakie dokładnie zmiany wprowadziła Tesla i dlaczego nowy model Y ma wszystko, by znów zdeklasować konkurencję. Czy także w tym roku Tesla Model Y będzie światowym hitem sprzedaży? Sprawdźmy to! Cześć, tu Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia, w serii Autotech, w której technologia spotyka się z motoryzacją. Zaczynamy! Design zewnętrzny. Tesla nie zrobiła rewolucji w designie nowego modelu Y i całe szczęście. Sylwetka, którą wielu z nas już dobrze zna i lubi, pozostała niemal identyczna. Ale pojawiły się subtelne zmiany, które zdecydowanie mają znaczenie. Z przodu od razu rzucają się w oczy nowe, smuklejsze reflektory oraz charakterystyczny pas LED, który przywodzi na myśl design znany z Cybertrucka. Przeprojektowany przedni zderzak sprawia, że auto nabiera bardziej sportowego charakteru i optycznie wydaje się niższe. Jeszcze ciekawsze zmiany zaszły z tyłu. Tesla całkowicie odświeżyła tę część, wprowadzając efektowną, świetlną linię ciągnącą się przez całą szerokość pojazdu. Nie są to krzykliwe zmiany, ale od razu czujesz, że patrzysz na coś świeżego i nowoczesnego. To już nie plastikowy minimalizm znany z poprzedniego modelu. Mamy nowy Ambient Light, subtelną linię świetlną biegnącą przez deskę i drzwi. Można zmieniać jej kolor, dopasowywać do nastroju, pory dnia czy pogody. Niby drobiazg, ale robi klimat. Materiały wykończeniowe też poszły w górę. Miękkie powierzchnie, tekstylia na słupkach, lepsze spasowanie. Całość sprawia wrażenie większego dopracowania. Jedną z najważniejszych nowości jest tylny ekran dla pasażerów. Teraz osoby z tyłu mogą sterować muzyką, klimatyzacją, a nawet oglądać Netflixa czy YouTube'a. Jest to idealne rozwiązanie na długie, rodzinne trasy, a to właśnie w takich momentach widać, że Tesla dojrzewa jako marka. To już nie jest wnętrze minimalistyczne do bólu. To wnętrze, które łączy nowoczesność z komfortem, co w połączeniu z ulepszonym zawieszeniem, o którym za chwilę, daje zupełnie nowe wrażenia z jazdy. Tesla Model Y przestaje być tylko szybka, zaczyna też być naprawdę wygodna. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Pstryk, najtańszy i nowoczesny sprzedawca prądu w Polsce. Jeśli chcesz mniej płacić za prąd i mieć pełną kontrolę nad zużyciem w aplikacji mobilnej, to coś dla Ciebie. W aplikacji Pstryk w 3 prostych krokach zmienisz sprzedawcę energii. 1. Wypełnij formularz w aplikacji mobilnej lub na stronie Pstryk. 2. Zamów miernik, który pokaże Ci zużycie prądu w czasie rzeczywistym. 3. Podpisz umowę online, szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu. Co najlepsze, Pstryk załatwia za Ciebie wszystkie formalności, łącznie z wypowiedzeniem starej umowy. A teraz konkrety. Dzięki specjalnej ofercie zaoszczędzisz aż 400 zł. Miernik kosztuje tylko 1 złotówkę, a montaż dostajesz gratis. Oferta trwa tylko do końca maja, więc lepiej nie zwlekaj. A jeśli wpiszesz kod TECHIA50 przy podpisywaniu umowy, to po opłaceniu pierwszej faktury dostaniesz 50 zł zniżki na kolejną. Więcej o ofercie i aplikacji Pstryk znajdziesz na stronie www.pstryk.pl. Link znajdziesz w opisie. Wracamy do materiału. Komfort jazdy. Miałem już okazję kilka razy przejechać się nowym modelem Y Juniper i muszę przyznać, że różnica względem mojego starszego modelu Y, którym jeżdżę na co dzień, jest naprawdę odczuwalna. Ale po kolei. Tesla przez lata była krytykowana za zbyt twarde zawieszenie i słabe wyciszenie kabiny. Juniper naprawia oba te problemy. Zawieszenie zostało przeprojektowane, jest bardziej komfortowe, ale nie bujające.
Auto wciąż dobrze trzyma się zakrętów, ale teraz znacznie lepiej radzi sobie z nierównościami. Koniec z zaciskaniem zębów na każdej kostce brukowej. Wyciszenie to ogromny postęp. Lepsze szyby, nowe uszczelki, dodatkowe wygłuszenia w drzwiach i efekt jest taki, że nawet przy 120-140 km na godzinę możesz spokojnie rozmawiać bez podnoszenia głosu. To już nie tylko auto do sprintu od zera do setki czy ścigania się z innymi na światłach, to samochód, który spokojnie przejedziesz 400 km i wcale nie będziesz chciał z niego wysiadać. Cena. Tesla podnosi jakość, ale utrzymuje konkurencyjną cenę. Model Y Juniper w wersji RWD startuje już od 205 tysięcy złotych. Cenowo kształtuje się więc podobnie do poprzedniej generacji. Biorąc pod uwagę dotacje w wysokości 30, a nawet 40 tysięcy złotych na elektryki w naszym kraju, cena około 170 tysięcy za takie duże i fajne autko jest naprawdę świetna. Na tle konkurencji, czy tej europejskiej, czy chińskiej, Tesla nadal wypada doskonale. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę realne koszty eksploatacji, software i aktualizacje, czy dostępność infrastruktury ładowania poprzez sieć Supercharger, którą firma Tesla cały czas rozbudowuje. W ostatnich dniach Tesla wprowadziła również atrakcyjne warunki leasingowe na modele Y i 3, co dodatkowo zachęca do rozważenia ich zakupu. Technologia. To, co wyróżnia samochody spod szyldu Tesla, to na pewno technologia. Należy tu wspomnieć o zdalnych aktualizacjach, które sprawiają, że samochody Tesli z czasem stają się coraz lepsze. System autopilota oraz stały rozwój funkcjonalności to wszystko sprawia, że wartość modelu Y rośnie także w trakcie użytkowania. Warto też wspomnieć choćby o trybie Sentry Mode, który pozwala monitorować auto nawet wtedy, gdy nie ma nas w pobliżu. Dzięki wbudowanym kamerom model Y sam pilnuje swojego bezpieczeństwa, a my dostajemy natychmiastowe powiadomienia w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Aplikacja mobilna Tesli także poszła do przodu. Pozwala na zdalne sterowanie wieloma funkcjami pojazdu, od klimatyzacji po zarządzanie ładowaniem. To wszystko w połączeniu z rosnącą liczbą funkcji i regularnymi aktualizacjami sprawia, że model Y nie jest jedynie samochodem, lecz platformą technologiczną gotową na przyszłość. Kolejny hit sprzedaży. Model Y w 2024 i 2023 roku był liderem sprzedaży. I to nie bez powodu. Juniper nie próbuje być zupełnie czymś nowym. On poprawia to, co było krytykowane. Wnętrze, komfort, wyciszenie. A zachowuje to wszystko, za co model Y był ceniony, czyli prostotę, technologię i dostępność. Efekt to auto, które przekona nie tylko fanów Tesli, ale też osoby szukające po prostu dobrego, nowoczesnego elektryka. Moim zdaniem, jeśli na sprzedaż modelu Y nie wpłyną czynniki zewnętrzne, czy jeszcze bardziej czynniki polityczne, może on stać się kolejnym sprzedażowym hitem. Mimo rosnącej konkurencji, zwłaszcza ze strony chińskich producentów. A wy, co sądzicie o nowej Tesli model Y Juniper? Myślicie, że ma szansę stać się kolejnym hitem sprzedażowym, czy Tesla powoli zmierza ku końcowi? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Autotech. Cześć, subskrybuj!